W tym materiale opowiem Wam, co to jest pension, auto-enrollment i jak uniknąć kar. Słuchajcie, każdy biznes, który zatrudnia ludzi, ma obowiązek i podlega tak zwanemu pension auto-enrollment. Jest to proces emerytalny, który wprowadził rząd Wielkiej Brytanii już od kilku lat. Najważniejsze, żeby zobaczyć pierwszą datę, kiedy biznes kwalifikuje się na tak zwany pension auto-enrollment. Zwolnione są biznesy, które zatrudniają tylko i wyłącznie na przykład jednego dyrektora i wysokość zarobków na przykład jest do 10 tysięcy funtów. Jednak, jeżeli zatrudniasz osoby powyżej 22 roku życia, zarabiają standardową pensję w Wielkiej Brytanii, to na pewno musisz przejść przez proces tak zwanego pension auto-enrollment. Jako biznes masz obowiązek składania deklaracji co 3 lata i pilnowania tego, aby ta deklaracja była złożona właśnie co 3 lata w odpowiednim czasie. Kara za niezłożenie takiej deklaracji to jest minimum 300 funtów. Również każdy biznes ma obowiązek składania i dopłacania do pensji na tą emeryturę każdemu pracownikowi. Więc tutaj wyliczenie składek co miesiąc przy przygotowaniu pensji, wynagrodzeń comiesięcznych bądź cotygodniowych jest również obowiązkiem pracodawcy. Oczywiście, jeżeli macie zleconą usługę i payroll, korzystacie z payrolla, firma zewnętrzna Wam to robi, to ta firma zewnętrzna powinna dopilnować tego, żeby wszystko było wyliczone zgodnie z poprawnym stawkami danego w danym roku. Również, aby biznes miał odprowadzone te składki do tak zwanego na przykład Nesta bądź do innej firmy, czyli odpowiednio wysyłane raporty, a oprócz tego składka musi być co miesiąc zapłacona z biznesowego konta. Słuchajcie, jeżeli ten materiał będzie dotyczył Was bądź Waszych znajomych, ludzi, którzy zatrudniają może innych ludzi, do końca nie są do końca pewni, co to jest ten pension, czy aby na pewno robią to poprawnie, przyślijcie ten materiał dalej, polubcie. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić i zapytać może o jakieś informacje, również, słuchajcie, jesteśmy tu dla Was. Darmowa konsultacja jak najbardziej jest oferowana.